Cześć, dzisiaj dla Was mam troszeczkę niedoceniany samochód, kombi van lub auto dostawcze, jak kto woli. Opel Combo 1.4 benzyna, 2010 rok. Auto jest dość świeże jak na dostawczaka. Co mogę Wam o nim powiedzieć? Na pewno samochód godny zainteresowania, nie wcale gorszy od Caddy'ego, który ludzie tak uwielbiają. Na pewno jeżeli trafimy na dobry model, ten ma lepszą blacharkę i nie gnije jak Caddy. Caddy potrafi gnić dosłownie na każdym elemencie. Łącznie z dachem i niektóre te auta, które oglądam za granicą, no nie nadają się do jazdy, trzeba by było je całe pola kierować. Tutaj ten Combo przede wszystkim skusił mnie tym, że nigdzie na nim nie ma rdzy. Progi ma całe, tak jak widzicie. Zrobię tu Wam jakieś zbliżenie. To samo klapa i inne elementy nadwozia. Przede wszystkim drugi plus tego wozu. Wóz nie był używany przez żadną firmę, ani jakieś tam remonty, ani nic z tych rzeczy. Tylko widać, że jakaś rodzina z dziećmi. Wóz jest czysty, niepoobdrapywany, panele wszystkie w bagażniku też są w dobrym stanie. A jeszcze tam jakieś tam drobne rzeczy, które mogłyby to potwierdzić, to jakieś zabawki po dzieciach, jakieś ozdoby, rysunki powrzucałem, jak go sprzątałem. I to z takich rzeczy technicznych dorzucić mogę Wam jeszcze opony z 20 roku. Ładne. Motor pracuje bardzo cicho, spokojnie. Nie klepie nim. Dam Wam jeszcze tutaj zbliżenie na przód i na elementy tutaj progów, takie rzeczy. Czy coś mógłbym jeszcze do nim dorzucić? Na pewno chciałem Wam go nagrać, bo stwierdziłem, że dzisiaj w końcu jest ładna pogoda, nie ma wichur, nie pada deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. No ale no niestety pogoda się dosyć zepsuła, no i mamy opady śniegu i wóz nie chce doschnąć. No ale zobaczycie spokojnie wszystko na filmie. Elementy nawet nie mają żadnych zaprawek. No wóz godny polecenia. Ktoś myślę, że i ma rodzinę z dzieckiem, z dziećmi nawet kilkoma, to może spokojnie zapakować do tego wozu dwa wózki, bagaże na wakacje i jechać bez najmniejszych problemów. To by było na tyle. Trzymajcie się, jeżeli macie jakieś pytania, wbijajcie na Instagrama Mavkar Auta lub piszcie maila na Facebooku. Lub też dzwońcie, hej. I tak jak mówiłem, dogram Wam tutaj jeszcze wnętrze tego pojazdu. Niestety musiałem się schować, bo zaczęło dobrze padać. I zdjęcia foteli Wam wrzucę do filmiku obok, żeby to się po prostu w nim nie nabrudziło od śniegu. Zobaczcie sobie tutaj te przełączniki, są ładne, niepowycierane, niepodrapane. Pokażę Wam też oczywiście kierownicę i licznik. Na liczniku, tak jak widzicie, nie ma żadnych błędów. Silnik pracuje równo. Spójrzcie też na kierownicę, nie jest wyjechana, a w Oplu to nie jest takie oczywiste, lubią się wydrzeć. Widać, że ten wóz ma 200 tysięcy. Tak samo tutaj panele przełączników. Pokażę Wam jeszcze może ten fotel dokładniej. I tak samo zlewarek od zmiany biegów jest bardzo ładny jak na oryginał. Tak samo tutaj ręczny. Co bym jeszcze o najważniejszym zapomniałem, bo auto jest zmierzone całym miernikiem lakieru. Każdy element łącznie z dołem drzwi. Auto jest całkowicie w oryginalnym lakierze. To myślę dlatego też przede wszystkim nigdzie nie skorodowało. Zachowało oryginalny ocynk, co dało jej tą ochronę przed rdzą. Myślę, że jak tak Wam mówiłem wcześniej, macie jakieś pytania, piszcie. Myślę, że sądzę, że każdemu ten wóz mogę polecić. Jeżeli ktoś chciałby być nawet go dokładniej sobie sprawdzić, nie ma problemu, żebym go wrzucił i zabrał Was na stację diagnostyczną, wrzucił na szarpaki. ITP, ITD. To trzymajcie się. Hej.